Zajli, spójrz! Au! One są moje. Co? To moje stopy. Stopy? Stopy! Ja mam łaskotki! O niej chciałam wam powiedzieć. Dziewczyny, uwaga! Przyprowadziłam gościa. To jest Merlia. Ona jest człowiekiem. W połowie. Jej mamą jest Kalisa. I widziałyśmy, że Kalisa nadal żyje. A Merlia wypełni przepowiednię. Ona może obalić Eris. I Kalisa będzie znowu rządzić oceaną. Pysio ma rację. Ty jesteś naszą prawowitą królewną, a my jesteśmy poddanymi. Nie gniewajcie się, ale nie chcę być waszą królewną. Chcę wrócić do mojego normalnego życia, a bez pomocy mamy nie dam sobie rady. Trzeba porozmawiać z wyroczniami. One będą wiedzieć, jak trzeba walczyć z Eris. Też tak mówiłam. Jednak zanim ruszymy, musimy najpierw jakoś ukryć te jej... wyrostki. Ukryjemy! Przymierz tę bluzkę. Ta będzie lepsza, bo ta ślicznie podkreśli twoje włosy. Damy jej jakieś błyskotki. Nie. Przymierz ten zestaw. A może ten? O. Zdecydowanie nie. Dalej. 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 Wymyśliłam! Cudowny! Pięknie! Wyglądasz wystrzałowo! Super, dziewczyno! Wow, ale z ciebie laska! Wow! Opływała! Tak! Jesteś gotowa na spotkanie z wyroczniami! Pobudka budzi słońce mnie, a księżna mi mówi, że nie pora na grę. I myśli, że to szczęście kieruje mną. Księżniczki też bawić się chcą, bo księżniczki chcą bawić się. Ja tylko tyle chcę. Pragniesz być. Odważnie trzeba żyć naprzód, idź.
Najmocniej przepraszam. Już w porządku. Nie, wcale nie. Tak mi przykro. Wstań. Dziękuję. O, przepraszam. Nie chciałem się spóźnić. W porządku, możecie jeszcze dołączyć do tańczących. A teraz, panowie, pocałujcie dłoń partnerki i tańczcie. Milady, jestem Nicholas, młody amant ze wschodu. Niezwykle zaszczycony tym spotkaniem. Było grzecznie? Oczywiście. Spróbuj mnie pobić. Ja, drogi amancie, jestem Blair, panna z Gardanii i z największym uniżeniem przyjmuję twe amanckie komplementy. Bardzo pięknie. Staram się. Będzie w porządku. Okej. Wow. O. Porządnie utknęłaś, co? To musi boleć. Spokojnie, mała, spokojnie. Właśnie tak. Chciałabym ci tylko pomóc. Nie bój się. Byłam ci dłużna za wilki. Wyglądasz tak majestatycznie. Myślę, że nazwę cię Majesty. Wow! Gdzie my jesteśmy? Psi plac zabaw! Wow! Ciekawe, o co tu chodzi. Kręci się! Tu mi się podoba. Pełen relaks. Świecące guziki. A ten co robi? Super! Maluchy, 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 błagam was. Aż mnie futro rozbolało od tego hałasu, no. Co to za dziwne miejsce? Ty tu mieszkasz?
Jak się nazywasz? Nazywam się Archibald III. A oto moje skromne progi. Bardzo nam miło, Archie. Żaden Archie, kluseczko ty moja. Tylko Archibald i to trzeci. Pochodzę z czempiońskiej linii Archibaldów. Sam byłem czempionem aż 4 lata z rzędu. Czempionem czego? Nie rozumiem. Rozkoszniaczki. Spory dom jak na jednego psa. Mieszkasz tu sam, zupełnie sam? Niestety teraz już tak. Moi szanowni bracia, Archibald IV, Archibald V i Archibald VI dalej jeżdżą po całym świecie na pokazy. Strasznie dużo tych Archibaldów. Laguna Beach serdecznie zaprasza na Mistrzostwa Świata w surfing. Uczestnicy poskromiają falę, a wśród nich podziwiana właśnie faworytka kibiców Merlia Summers. Zaraz się zamknie! Mamy się przyłączyć? Najpoważniejszą rywalką Merlii jest w tym roku Kylie Morgan. Trzeba przyznać, że daje Merlii po fali. To jest moja fala, Kylie. To się jeszcze okaże. Na wodę! I co ty na to? Zrobię to lepiej, z zamkniętymi oczami. O tak! Pokażę ci, jak to się robi. I to miało mi zaimponować. Ekstra! Wow! Merlia Summers opanowała nowy klik! Rewelacja! Po takim show mogę powiedzieć tylko jedno. Niech zgadnę. Wow! Wow! Dzięki, dziadku. Jesteś najlepsza na świecie. Po prostu rządzisz. Tobie też wspaniale poszło, Fallon. Czekajcie, mam ekstra wizję. Wy dwie trzymacie swoje deski i tulicie mi się koala w Australii! O, przepraszam. Ochlapałam was? Nie chciałam. Nie chciałaś akurat. Daj spokój, Fallon. Moim zdaniem nieźle zakręciła. Gdyby tak brylowała na falach podczas konkursu, miałaby cień szansy, by mnie pokonać. Chyba zmiażdżyć, tak jak tydzień temu w La Jolla. Właściwie miałam na myśli zwycięstwo podobne do tego mojego sprzed 2 tygodni w Redondo. Chyba śnisz. Posłuchajcie, ziomy i ziomalki. Nasi sędziowie wybrali zwycięzczynię. Trzecie miejsce, Fallon Casey. Yes! Pozostaje jeszcze drugie i pierwsze, na pewno dla was. Nie ma znaczenia, która z nas wygrała. No, no, właśnie, że ma. Drugie miejsce zajęła Kylie Morgan. O, drugie? A pierwsze miejsce, królowa pan Merlia Summers. Dobra robota, gratulacje.